takim krótkim słowem. Myślę, że krótkim. Zobaczymy, jak mnie Duch Święty poprowadzi. Nie mówimy. Wierzę, że jeśli słowo jest z Ducha, to ono będzie wykonywać pracę w waszych sercach. Zawsze się pytam, co mówić. Zawsze mam też taką... szkołę zaufania Bogu. Tak? Że jeżeli On mnie tutaj dał, to On ma też słowo na niedzielę, do kościoła, tak? Chcę dzisiaj o odwadze powiedzieć. Chcę poruszyć ten temat odwagi, dlatego że to jest bardzo ważny temat. Ja myślę, że każdy temat, który poruszamy, jest ważny, ale odwaga jest to działanie mimo lęku. Dlatego chcę o tej odwadze powiedzieć. Wiecie, jak spotykamy się z jakimś bohaterstwem, nie? To zazwyczaj ci ludzie mówią, że to było takie działanie szybkie, tak? Że zawsze znalazł się ktoś, kto szybko zadziałał. Czyli to nie jest tak, że można się do Boga modlić o odwagę, bo to będzie dar. Nie. Odwagę to trzeba sobie wypracować, trzeba ją zbudować w sobie. I że lęk będzie zawsze nam towarzyszył. I to ty, podejmując decyzję, że się będziesz temu lękowi przeciwstawiał, to będziesz budował w sobie odwagę. To jest coś, co musimy w sobie wypracować. To jest coś, że kiedy przychodzi do ciebie, to ty mówisz, że wierzysz bardziej Bogu, że wierzysz bardziej Jego Słowu, że wiesz, że Bóg jest z tobą i po prostu pokonujesz ten lęk prawdą Bożą i posłuszeństwem Bożemu Słowu. Czym jest lęk? Lęk to tak naprawdę, to też jest jakby można powiedzieć, dopóki jest to lęk, to jest taka prawidłowa reakcja na niesprzyjające okoliczności, tak? Mamy lęk na przykład przed włożeniem ręki do ognia, nie? No bo to jest niesprzyjająca okoliczność, nie włożymy ręki do ognia, tak? Ale kiedy lęk jest długo zatrzymywany, to on się potem przeradza w strach. I strach nie jest już rzeczą dobrą. Strach jest to stan silnego emocjonalnego napięcia pojawiający się w sytuacjach zagrożenia. Strach to jest negatywny stan emocjonalny, który jest związany z przewidywaniem tego, co ma nastąpić. Więc strach już jakby projektuje sobie, co ma nastąpić. Jeżeli ty nie pokonasz lęku, to strach wyprojektuje ci już obraz tego, co ma nastąpić. A wiara co? A wiara spodziewa się tego, co mówi Boże Słowo, tak? Spodziewa się. I wiarą my oczekujemy tego, co ma nastąpić według obietnic, które są zawarte w Biblii, które Pan nam dał, które nam Tata dał, tak? Więc ten strach będzie chciał cię zatrzymać przed odważnymi działaniami. I z czego to będzie wynikało? Ja nie wiem, co to znaczy. To będzie wynikało z tego, że kiedy ty nie czujesz się bezpieczny w Bogu, to jest brak poczucia bezpieczeństwa w Bogu. Bo kiedy dziecko czuje się bezpiecznie przy tacie,
to jakby ono nie zwraca uwagi na okoliczności, bo wie, że jest tata. Tata zawsze pomoże, tata zawsze obroni, tata zawsze ma najlepszą... bo jest tata, tak? Jest tata. No. I tak jak my, jako dzieci Boże, mamy poczucie bezpieczeństwa w Ojcu i Bogu, to wtedy mamy tą łaskę do przezwyciężania lęku, do takich odważnych działań. I tak naprawdę to trzeba budować swoje poczucie bezpieczeństwa w Bogu. Jeśli dostrzegamy, że jeszcze tej odwagi nam brakuje. Teraz do czego w ogóle nam jest ta odwaga potrzebna, tak? Bo odwaga nam jest potrzebna tak naprawdę do czego? Do tego, że my jako Boży ludzie, tak, nie z tego świata, mamy w tym świecie prezentować Królestwo. I do tego nam jest potrzebna ta odwaga. Więc diabeł daje ci, projektuje ci obrazy, tak? I ty mówisz, nie wyjdę, nie powiem, nie zrobię tego, nie zrobię tamtego. I idziesz na kompromisy, bo co? A Słowo Boże mówi, że mamy się bardziej bać Boga niż ludzi, nie? I ty w takich sytuacjach boisz się bardziej ludzi niż Boga. Bo projektujesz sobie, co będzie, kiedy ty tak zrobisz, nie? Prawda zwyciężyła, więc jeżeli ty zaprezentujesz prawdę, to prawda zwycięży. Jeżeli zaprezentujesz prawdę. Piąta Mojżeszowa. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą, nie porzuci Cię i nie opuści Cię. Bóg do Jozuego mówi, tak? Bądźcie mocni, bądźcie odważni, bo ja sam pójdę przed Tobą. Ty masz Boga, który idzie przed Tobą. On polecił swoim aniołom, abyś nie uraziło kamień nogi swojej, tak? Aniołom swoim polecił. Mówi, nie ulechnie się strachu mocnego, tak? Ani szały lecącej za dnia, ani moru porażającego w południe. I choćby koło Twojego boku padło 1000, a po Twojej prawicy 10 000, Tobie się nic nie stanie, tak? Tak mówi Boże Słowo. I teraz, komu Ty bardziej wierzysz? Czy Ty bardziej wierzysz okolicznościom, które są, i Ty teraz wpuszczasz lęk, i to lęk dominuje już później każdą Twoją decyzję i każde Twoje zachowanie. Bóg wszędzie, w całej Biblii mówił, bądź mężny, bądź odważny, nie bój się, bo ja jestem z Tobą, ja jestem z Tobą. Nie zostawię Cię i nie opuszczę, tak? Tak mówi Bóg. Nie zawiedzie i nie opuści Cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. W Jobie mamy, że to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Więc ty pamiętaj, strachem i lękiem ściągasz na siebie te rzeczy. Ściągasz. To, czego się obawiałem, spadło na mnie. A Bóg mówi, że nic ci się nie stanie. A Bóg mówi, jestem z Tobą. Tylko chodzi o odważne prezentowanie Chrystusa. Rozumiecie? I to nie jest taki jednorazowy akt, jednorazowe wyjście. Mi towarzyszy lęk, ale ja się temu lękowi przeciwstawiam. I ja się też tego uczę cały czas. Bo on on nie odejdzie sobie. On sobie nie odejdzie.
Im bardziej będziesz wspinał się wzwyż, im bardziej będziesz znaczący dla królestwa, w przeciwności lęku, to lęk będzie cię towarzyszył, żebyś nie szedł dalej. To nawet nie są przeciwności. To ty masz pokonać lęk. To nawet nie są przeciwności, bo to wszystko jest. Tylko ty, jeśli będziesz patrzył przez pryzmat lęku i w to wejdzie strach, to nie będziesz przyjmował wiarą tego, co mówi Bóg. To znaczy, że twoje bezpieczeństwo w Ojcu nie jest jeszcze zbudowane, tak? A Bóg mówi, że żeby prezentować Królestwo i żeby chodzić w Jego mocy, to trzeba chodzić w odwadze. Przyszedł do Gedeona. Gedeon wtedy był tak najbardziej prawojeźliwym człowiekiem, a on do niego mówi: mężu waleczny. Jeśli Gedeon odmaga, Bóg do ciebie teraz mówi: mężu waleczny. Do kogo on mówi? On powiedział do Gedeona, tylko wiecie co? Gedeon w to uwierzył i był posłuszny. I widzimy później, że nawet jak on zwołał tam tą armię, to jeszcze Bóg tak wyselekcjonował ich, że zostało tylko 300. Był posłuszny i mówi: okej, skoro przyszedł Bóg, Bóg cię powołał, Bóg cię wybrał. Powołał cię i cię wybrał. I mówi: nie zostawię cię i nie opuszczę. Tylko kiedy jesteś waleczny, kiedy działasz pomimo lęku, w posłuszeństwie Bożemu Słowu, wtedy jesteś waleczny. Kiedy działasz w posłuszeństwie Bożemu Słowu, kiedy Jezus mówi tak: kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed aniołami, którzy są w niebie. To ja, jak idę na ulicę i kiedy ja głoszę świadectwo i mówię o Jezusie, to tak naprawdę to ja mówię o Jezusie. Diabeł będzie chciał cię zatrzymać, bo powie tak: jeszcze nie teraz, jeszcze nie jesteś gotowy, jeszcze twoje życie nie jest wyjątkowo święte, tak? Ale ty mówisz o Jezusie, że go spotkałeś, ty wychwalasz Boga, a Jezus mówi: kto mnie wyzna przed ludźmi, tego wyznam ja przed aniołami, którzy są w niebie. I jednorazowy akt wyjścia, to jest tylko jednorazowy akt wyjścia. Za każdym razem musisz zgromić lęk i budować odwagę. A będziesz oglądał moc Królestwa, która się będzie przez ciebie manifestować. Bo moc Królestwa manifestuje się przez ludzi posłusznych i odważnych. Bo ci nie pośle Bóg, rozumiecie? Bo powiesz: tam nie pójdę, czy tam nie pójdę, temu nie powiem, bo on musi mieć kogoś takiego, kto powie: ja jestem, oto poślij mnie. I idziesz na 100% z Bogiem, bo to już żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Odwaga opiera się na tym, że Bóg jest z tobą i ty mówisz tak: a jeśli Bóg jest ze mną, któż przeciwko mnie? Kiedy ja nabieram odwagi, kiedy ja biorę mikrofon i wychodzę i zaczynam mówić, i wtedy wchodzi odwaga. Bo ja już zrobiłam krok, ja już zrobiłam decyzję. I mówię rzeczy, których wcześniej bym w życiu nie pomyślała, że powiem. Jestem zaskoczona tym potem, co mówię. Z imienia i z nazwiska. Dlaczego? Bo jako Syn Boży chcę się objawić światu. Rozumiecie? Ja chcę zostawić ślad. Ja chcę zostawić ślad. Dlatego w tym mieście już o mnie trochę słyszą. Trochę słyszą o mnie. Ale ja podjęłam decyzję, że dosyć ukrywania się, dosyć chodzenia w lękach.
dosyć ciągłego, że tak powiem, wróg mnie atakuje, tak? Bo kimże ty jesteś, wysoka góra, wobec Zorobabela? Bóg, Bóg wybiera, Bóg powołuje, tak? I on posyła wojska anielskie, aby mnie tutaj wspierali, aby mnie wspierali. Tylko wysiłek trzeba pewien włożyć. Mnie inspirowało zawsze w Biblii jeden człowiek, o którym prawie, że tak powiem, nic nie ma. Bo tylko jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem, a potem wziął go Pan. Ale w mojej Biblii jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział, a Bóg objawił się światu przez Jezusa Chrystusa i to był Nowy Testament. A Henoch chodził z Bogiem w Starym Testamencie. To jak on chodził z Bogiem, że ludzie widzieli, że on chodził z Bogiem? Przez swoje życie. On musiał odważnie reprezentować, odważnie. On musiał odważnie reprezentować tego Boga w swoim życiu. O nikim tutaj tak nie ma. O Henochu jest tylko, Henoch chodził z Bogiem. No ktoś napisał, że Henoch chodził z Bogiem. Hebrajczyków 11, 32, 35. Cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom. Paweł mówi do Żydów, do Hebrajczyków. Cóż wam jeszcze powiem? Mógłbym opowiadać, tak? O tym, o tym, o tym, o tym. Co oni zrobili? Zamknęli paszczę lwom. Oni rozpoznali, do czego ich Bóg powołał. Powiedzieli, no kim ja jestem? Ale posłusznie się poddali. I co? I zrobili to, do czego Bóg ich powołał. Przez co? Przez wiarę. Zaprowadzili sprawiedliwość. Podbili królestwa. My tu przez wiarę, wiecie co robimy? My podbijamy królestwo ciemności. Wprowadzamy tu królestwo światłości. Przez wiarę. Dlatego, że nie interesuje mnie, co ludzie mówią. Nie interesuje mnie, jak mnie postrzegają. Ale ja idę, ja będę reprezentować to królestwo na ulicy. I będę robić to tak długo, aż w końcu przyjdzie owoc. Będę robić to tak długo, aż w końcu nogi tej zwierzchności zostaną podcięte i ludzie otworzą się, tak, na poznanie Pana. Bo ludzie muszą się otworzyć na poznanie Pana. Co oni dalej zrobili? Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy. Stali się mężni. Czy Jozua od początku był mężny? A zobaczcie Mojżesza. On się nawet jąkał i on powiedział, no jak ja mam tam pójść? On był odważny, bo wiedział, że Bóg jest z nim, że Bóg mu się objawił w gorącym krzaku, że Bóg posłał do niego Aarona, żeby był jego wsparciem i on wystąpił przeciwko Faraonowi.
jeden. I wyprowadził Izrael. Ale miliony. I wyprowadził. Przecież ja nie wiem, do czego Cię Bóg powołał. Ja nie wiem. Ja wiem, do czego mnie powołał. Ja wiem, do czego mnie powołał. Dlatego tu jestem. Ale ja wiem, że Bóg posłał do mnie słowo, że wy będziecie stąd wychodzić dalej i będziecie robić większe rzeczy. Bo Bóg włożył w was potencjał, a potencjał będzie się przez waszą odwagę z was wydobywał. Przez waszą odwagę się będzie wydobywał. I ty tą odwagę musisz budować w sobie. I to, że na przykład raz wyszedłeś na ulicę, to był pierwszy krok twój wiary. A teraz następne kroki wiary trzeba robić. Następne. Może do czego innego cię powołał Bóg. Ty musisz to rozpoznać w sobie i ty musisz odważnie to z siebie, tak, wydobywać. Tak jak Gedeon. Tak jak Mojżesz, tak jak Dawid. Stali się mężni na wojnie. Zmusili do ucieczki obce wojska. Wiecie, ja nie mam zgody na religijny kościół. Nie mam takiej zgody. Za dużo czasu spędziłam. Zbyt wiele rzeczy oglądałam. Zbyt oporna byłam też, żeby się dać poprowadzić. I dlatego, jak widzę te rzeczy, to we mnie rodzi się już Boży gniew. To już się we mnie rodzi Boży gniew. Że na pewne rzeczy nie dajemy już zgody, nie ma na to czasu. Bo ludzie giną, a armia Boża jeszcze jest w rozsypce, bo się jeszcze boi wyjść. To jest wszystko w głowie. Ja sama widzę po sobie, jak to było, kiedy był czas, że była ewangelizacja i okazało się, że Jurek i Mariusz tylko ze mną pojechali. I ja wiedziałam, że Boże, wydam radę. Dam radę. Wyjdę i będę głosić. Nawet jak mi diabeł mówi, okej, tego nie będzie, tamtego nie będzie, może będzie mało ludzi, ale ja mam głosić nawet do jednego człowieka. Rozumiecie, o co chodzi? Że mnie tutaj żadna okoliczność nie może zatrzymać w moim powołaniu. Nie może w ogóle mnie zatrzymać. Jak budować odwagę? Jozue 1, 1-10. Od 1 do 5. Wiara w Boże zapewnienie. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę.
Bóg nam tą ziemię daje w posiadanie. Mówi, wstań, odważnie działaj. Każdy musi znać swoje miejsce. Musisz wiedzieć, że Bóg jest z tobą. Musisz wiedzieć, że ziemia, po której stąpają twoje stopy, Bóg ci ją daje w posiadanie. Zanim weszłam do tego miejsca, ja przez kilka lat chodziłam, robiłam spacery modlitewne po całym Wałbrzychu. Ja schodziłam na piechotę cały Wałbrzych. Naprawdę. I modliłam się, Boże, ziemia, po której stąpają moje stopy, Ty mi ją dajesz w posiadanie. Aby poznali Ciebie. Aby poznali Ciebie. Boga Wszechmocnego, Potężnego. Aby na to miasto spłynęło błogosławieństwo, tak? Aby na to miasto spłynęło Twoje błogosławieństwo. Decyzja o męstwie. W szóstym jest, bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Ale masz być mocny i mężny. To musi Tobie towarzyszyć. Nie może Tobie towarzyszyć lęk i wycofanie. Nie, to już jest za dużo, nie dam rady. Dobrze? Wiecie, to Ty musisz mówić sobie, jestem mocny, jestem mężny, bo Bóg jest ze mną. I powtarzać to sobie, wstajesz rano, kiedyś do mnie takie coś przyszło. Bo jak przyjęliście Jezusa, tak w Nim chodźcie, nie? Chodźcie w Jezusie. To jest lew z pokolenia Judy. Zwyciężył. I tak do mnie przyszło. Napisałam to sobie. Kiedy wstaję rano, przeoblakam się. I tak cały dzień, dzień za dniem, dzień za dniem. Po prostu, jak wstaję rano, to już mówię, okej. Okoliczności, które się dzisiaj wydarzą, one nie wpłyną na mnie. Tylko ja będę wpływać na te okoliczności. Bo się będą wydarzały. I na przykład wczoraj wracałam z Wrocławia od swojej córki. I pociąg stanął w Żarowie. A była to godzina już 22:30. I pociąg sobie stanął w Żarowie i stał sobie pół godziny. Wiecie, o tej godzinie człowiek chciałby szybko do domu, bo dzisiaj spotkanie, bo trzeba się przygotować. Ale my, jakby w cierpliwości, tak? Bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, czemu ta sytuacja służy, nie? Ale na pewno nie będzie służyć, żeby mnie wyciągnąć z miejsca pokoju. No, będę później w domu, trudno. No nie wiem w ogóle, kiedy on ruszy. Mówię, okej. Potem przychodzą myśli. Ja nie mówię, że nie przychodzą. Dlatego wam chcę pokazać, jak to działa. No dobra, ale to przecież nawet się nie zdążysz wykąpać. W ogóle będzie późno. Potem będziesz trochę niewyspana. A ja powiedziałam, jak to nie zdążę, zdążę. Wszystko zrobiłam, co miałam zrobić, a wstałam szybciej niż normalnie zawsze wstaję. Bardziej wypoczęta niż normalnie. Ale ponieważ to było za mało, to był jeszcze jeden incydent, właśnie w momencie w łazience, gdzie zdjęłam sobie te kolczyki złote, które mam akurat na uszach. Położyłam sobie tam na półeczce, brałam jakiś tam kosmetyk do twarzy,
to mi upadło. Wiecie, w ogóle ja byłam w szoku. Ja mówię, takie rzeczy to się normalnie nie zdarzają. Ale ja już wiedziałam, kto za tym stoi. No po prostu spada mi jakaś tam, przychyla mi się jakaś tam buteleczka. Słyszę tylko jakieś tam dźwięki i nagle patrzę, jeden kolczyk jest w umywalce, a drugiego nie ma. I mówię, o nie. Mówię, o nie. Mówię, nie okradniesz mnie. Mówię, on ma się znaleźć. Aniołowie Boży, mówię, pokażcie mi już tutaj, gdzie to jest. Spokojnie sobie szukam. Mówię, nie okradniesz mnie. Nie okradniesz mnie z radości tego dnia. Nie okradniesz mnie spokoju. W ogóle mnie nie okradniesz tego złota, tak? I tak sobie spokojnie patrzę tu, patrzę tu, patrzę tu. Nie ma, no nie ma. Mówię, nie, nie okradniesz mnie. Nie będę północy szukać. Mówię, to ma się szybko znaleźć. Mówię, Duchu Święty, pokaż mi, gdzie to jest. Słuchajcie, 5 centymetrów od sedesu na dywaniku. To jest w ogóle aż niemożliwe, żeby takim... Poza tym drugi kolczyk był prawie tak ściśnięty, że to była taka siła uderzenia, to się tylko przewróciło. Że on tak odskoczył 500 metrów od sedesu, gdzie mógł wpaść do sedesu. A tamten chyba centymetr od wlotu do umywalki. To są takie rzeczy, że chcę wam pokazać, że okoliczności będą różne, żeby was zatrzymać, żeby was wyciągnąć z pokoju, żeby was, wiecie, okraść z radości, bo wtedy wy już powiecie, Boże, ja się do tego nie nadaję, Boże, ja już się wycofuję, Boże, ja już mam dosyć tutaj walczyć o swoje zdrowie, ogłaszać to, że jestem zdrowy, jak mnie coś tam boli, rozumiecie? A tutaj chodzi o to, że oni przez wiarę zamknęli paszczę lwom. I te obce wojska się wycofali. My mamy śledzić, bo Biblia cała jest nam pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów. Tak mówi Boże Słowo. Mamy się tu nawzajem budować, mamy się tu nawzajem zachęcać i mamy śledzić tych bohaterów wiary, tak? Po to, żeby zobaczyć, jaką oni postawę przyjmowali. Ale też przez co przechodzili. Że to nie było tak, że oni przez nic przechodzili. Oni też przechodzili przez różne rzeczy. Jeśli ty nie będziesz budował tej odwagi, jeśli będziesz bardziej wierzył okolicznościom i ludziom niż Bogu, to diabeł to będzie wykorzystywał. Bo będziesz budował niewiarę, a nie wiarę. A oni przez wiarę te rzeczy zrobili. Bo mając wiarę, masz odwagę. Żeby zbudować swoją odwagę, to musisz się wiernie poruszać według Bożych zasad, tak? Bo tak jak Bóg mówi, zawsze się raduj. No, jeżeli tak mówi, tak? No to teraz przeciwstawiamy się i budujemy odwagę i postanawiamy, że się będziemy zawsze radować, nie? Albo będziemy zawsze przebaczać. I to może być jakby, może być, nie wiem, czy dam radę, ale kto znalazł Pana, znalazł łaskę. Łaskę znalazł, czyli znalazłeś moc do tego, żeby się radować, znalazłeś moc do tego, żeby przebaczać, znalazłeś moc do tego, żeby głosić, znalazłeś moc. Masz być
tą solą tej ziemi, tak? Masz być tą przyprawą tej ziemi. Tylko bądź mocny i bądź i bardzo mężny. Bardzo mężny jest powiedziane. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Wiecie, on nie mógł powiedzieć, nie, Mojżesz tu się pomylił, tak? Ja zrobię inaczej, bo ja tak czuję. Bo czucie nie ma w ogóle nic wspólnego. Czucie to jest dusza. To dusza się trwoży, to dusza się lęka, to dusza różne rzeczy projektuje, tak? A w duchu to my wiemy, że jesteśmy sprawiedliwi, święci, tak? I że mamy siłę do wykonania rzeczy, które są według Bożych zasad. Nie odstępuj teraz od Niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czyli jeżeli ty odstąpisz, to wtedy ci się nie będzie wiodło. Ale kiedy ty nie odstąpisz, to zobaczysz, że ci się będzie wiodło, że będziesz miał powodzenie. Słuchajcie, żebym ja była w tym teraz powodzeniu finansowym, to musiałam zrobić odważny krok wiary, że zrezygnowałam z renty. Bo jestem zdrowa. To nie mogę brać pieniędzy na jakąś chorobę. Przerobiłam sobie, spokutowałam, tak? Bo widzicie, nigdy nie jest za późno na pokutę. Na tamten czas miałam pewne lęki, jeszcze nie byłam ugruntowana i mówię, dobra, okej, biorę zaopatrzenie przez rentę, nie? Ale potem do mnie przyszło, że nie zaprowadzisz ludzi dalej, jeśli sama tam nie wejdziesz. To o czym ja będę to mówić, skoro wszyscy mnie widzą, tak? Że ja poszłam sobie na jakiś kompromis i jeszcze do tego próbuję stworzyć teorię religijną. Bo każdy, kto idzie na kompromis, to weźmie sobie coś ze słowa i teorię religijną do tego stworzy. To jest proste. Ja zdecydowałam, że okej, jeżeli ty jesteś Bóg, mój zaopatrzyciel, to ty dla mnie masz zaopatrzenie. I zrobiłam to w momencie, gdzie mogłabym dotrwać. Półtora roku mi zostało do emerytury, a ja mówię, no i jak dotrwam, tak, to pójdę na jakiś kompromis. Ja muszę zrobić ten krok wiary. Muszę. Muszę po prostu. Wiecie co? To nie jest tak, że ja nie czułam lęku. Czułam. Ale mówię, ja muszę to na waszych oczach zrobić, żebyście widzieli, bo ja jeszcze nie wiedziałam, z której strony przyjdzie błogosławieństwo finansowe do mojego życia. I przez półtora roku czekałam na to. Właściwie nawet nie czekałam półtora roku. Pół roku czekałam. I przyszło. My się często boimy coś wypuścić, bo chcą coś lepszego dać, ale my się boimy. Ja nie wiem, co Bóg mówi do ciebie. Ja nie wiem, czego się mocno trzymasz. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego musiałam wypuścić coś, co sama projektowałam, bo projektowałam pewne rzeczy sama. Projektowałam sobie małżeństwo, projektowałam sobie tutaj sprawy, że tak powiem, mówię, finansowe, nie? I musiałam to wypuścić, bo to nie było od Boga. Nie było. I do tego potrzebna jest co? No, odwaga, ale wprowadzenie Bożych zasad w swojego życia. Ja mówię, dam radę. Może no dam radę, no. No muszę dać radę, rozumiecie, o co chodzi? No musisz dać radę, jak Bóg jest z tobą. Musisz.
Jeśli Bóg jest to, jeśli trzymasz się Jego, to dasz radę. Ale będziesz potem oglądać Jego chwałę w swoim życiu. W swoim życiu będziesz oglądać chwałę Pana. Jeżeli boisz się takie odważne posunięcia w swoim życiu robić, to nie masz pewności, że Bóg jest z tobą. To znaczy, że jeszcze wierzysz w swoje siły i chcesz coś robić swoimi siłami. To znaczy, że jeszcze patrzysz na te wszystkie okoliczności i mówisz, że to jest niemożliwe. A Słowo wyraźnie mówi, nic niemożliwego nie jest dla wierzącego. Nic niemożliwego. Dlatego jest taka ważna przemiana umysłu. Nic niemożliwego nie jest dla wierzącego. Dlatego, kto wierzy. Czyli dla kogo? Dlatego, kto wierzy. Bo każda obietnica ma swoje tak. Obietnice z Biblii my przez wiarę sprowadzamy do swojego życia. I nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Najczęściej brakuje nam odwagi, bo boimy się odrzucenia. To jest strach przed odrzuceniem. Jeśli nie masz takiej akceptacji w Bogu, to szukasz akceptacji na zewnątrz. I ten brak akceptacji w Bogu, czyli strach przed odrzuceniem, że jak coś zaprezentujesz, rozumiecie, to cię ktoś odrzuci. I to się też zatrzyma. Przed zrobieniem odważnych kroków. Weźcie to sobie tak pod siebie, przeanalizujcie, bo jeśli już coś usłyszałeś, jeśli nad tobą ktoś już prorokował, to wszystko, to Bóg z tobą współdziała, że wejdziesz do tego miejsca, ale kiedy podejmujesz decyzję w posłuszeństwie Bożemu Słowu i wtedy do tego miejsca wejdziesz. Ja miałam proroctwa sprzed kilkunastu lat, które się teraz na moich oczach wypełniają. Dlatego ja jestem Bogu niesamowicie wdzięczna. Bo wiecie, bo to jest nieważne, że gdzieś tam zbłądziłeś, ale to jest ważne, czy ty pokutujesz? Czy ty zauważyłeś, okej, zbłądziłem, to teraz ja z tego pokutuję i idę, tak? I idę, odwracam się od tego i idę dalej, nie? Bo jedyny nieomylny człowiek to był i bez grzechu Jezus Chrystus, a my jesteśmy ludzie. I my możemy gdzieś tam nie odczytać tak, albo jednak z duszy pewne rzeczy porobić, tak? Ale jeśli ty to już widzisz, to spokutuj z tego. Nie bój się w ogóle przyznać do błędu. Bóg to kocha. Bardzo dużo błędów w swoim życiu popełniłam, naprawdę. Ja nie jestem, że tak powiem, bo każdy ma inną drogę, a ja chcę pokazać, że Bóg ma wyjście z każdej sytuacji, bo Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy 7 razy upadnie, ma moc powstać, bo Bóg jest ze mną. Rozumiecie? Ja z tego miejsca mogę naprawdę wiele rzeczy teraz powiedzieć, dlatego że spokutowałam z wielu błędów w swoim życiu. Myśląc, że już idę dobrą drogą i tak dalej, nie? Ale Bóg mi cały czas pokazuje intencje serca, szczaszczeć swoje serce, ale też pokazuje w tej chwili, że bez takich odważnych decyzji, odważnych działań, to będziesz ciągle zalęknionym chrześcijaninem, będziesz ciągle zalęknionym i trudno będzie ci wejść w miejsce swojego powołania, bo się nie dasz Bogu poprowadzić. Koniec. Dziękuję za to słowo.